Cześć, siemanko moi kochani, witam was jakże bardzo serdecznie w odcinku nieco innym, a mianowicie odcinku poradnikowym. Mamy wszakże wakacje, wakacje rozpoczęły się już no całkiem porządnie, całkiem pełną parą i czas pomyśleć, jak tu zarobić, a że sporo moich widzów to są osoby młode, czasami niepełnoletnie i tak dalej, to proponuję wam 5 sposobów na dorobienie sobie w sieci bez wychodzenia z domu, bez mieszkania w wielkim mieście, bez ogromnych nakładów finansowych, właściwie bez żadnych, ale to żadnych finansowych nakładów, więc zaczynajmy. Numer 1. Prowadzenie YouTube'a albo własnego bloga i sposoby, jak tu zarabiać. No cóż, każdy z was ma swoją pasję, tak? Na tym kanale macie bardzo dużą ilość zdrapek, macie poradniki, macie unboxingi, macie wszystko i co miesiąc macie prezentowane zestawienia miesięczne, można sobie dorobić ładnie do domowego budżetu, prawda? A jak osiągnąć popularność, jak zacząć od zera i jak się wypromować? No cóż, tu jest sprawa dość prosta. Rób to, co kochasz, rób to cały czas. To nie dać pieniędzy za tydzień, nie dać pieniędzy za miesiąc, ale pół roku, rok i naprawdę fajnie zarobisz. A dzisiaj, właściwie dzisiaj postawisz pierwszy krok do tego, by zarabiać. Dlaczego? Nie ma znaczenia, czy masz bloga, YouTube'a, Instagrama, Snapchata, portal, który gdzieś tam zyskuje na popularności, właściwie profil, który zyskuje na popularności. Możesz wykorzystać platformę WordPress, gdzie za współpracę z tobą marki zapłacą pieniądze. Jest to sprawdzone, działa i w sumie link do rejestracji macie w opisie. Jak się zarejestrujecie, dostanę z tego parę groszy. Sposób numer 2 to sposób najbardziej znany, najbardziej rozreklamowany, nomen omen, oglądanie reklam i klikanie w banery reklamowe. W Polsce istnieje co najmniej kilka zaufanych portali, tutaj nie chcę wam reflinkować, żeby potem nie wyszło, że któryś z tych portali okazał się zły. Z reflinków można naprawdę dobre pieniądze wyciągnąć akurat na tych programach, ale ja wam odpuszczę, sami sobie znajdźcie. Tu tak, pieniądze nie są wielkie, to jest kilkanaście do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, przy nakładzie pracy około godziny dziennie, maksymalnie godziny dziennie. Tak więc, tak, zarobienie załóżmy za 30 godzin pracy 30-40 zł, może nie jest mega przelicznikiem, ale zawsze są to jakieś pieniądze. I co najlepsze, nie musisz być znów osobą pełnoletnią, żeby na tym zarabiać. Sposób numer 3, najbardziej zaawansowany i najbardziej wymagający, ale dający największe pieniądze. Sam z niego korzystam do dziś, od 13 lat mniej więcej, nawet 14, a mianowicie freelancing, czyli przygotowywanie różnego rodzaju prac właśnie jako osoba wolna, jako wolny strzelec, który to będzie pracował w domu. No i jak to wygląda? Nie ma znaczenia, czy bierzecie zlecenie na pisanie tekstów reklamowych, opisów do katalogów, opisów na strony internetowe, tekstów pod zaplecza, presale page itd., itd. Za każdym razem, niestety, a może istety, wasza robota jest warta tyle, ile sami wypracujecie. Oczywiście nie ogranicza się to tylko do copywritingu, oczywiście można zdecydować się na fotografię, przygotowywanie zdjęć w domowym zaciszu, można zdecydować się na prace graficzne, jeżeli ktoś ogarnia troszeczkę Photoshopa, Gimpa itd., itd. Również są na to zlecenia. W sieci jest sporo stron oferujących freelancing, nie trzeba posiadać własnej firmy, tak, między innymi przez Usemy można wystawiać rachunki, faktury i tak dalej, właśnie dzięki potędze freelancingu. Temat numer 4 to sprzedaż przedmiotów w grach, czyli to dla najbardziej chyba młodych osób, no i które naprawdę nie chcą się męczyć w obróbkę grafiki, nie chcą się męczyć w jakieś tam samodzielne robienie zdjęć, tworzenie tekstów, a mianowicie gramy, zdobywamy rzadkie przedmioty, czy to wskutek gry, czy to wskutek okresowych promocji, zadań, eventów i tak dalej. I cóż, następnie za pośrednictwem czy to portali aukcyjnych, czy to portali ogłoszeniowych możemy sprzedać te przedmioty, tak? Sam korzystałem z tego, ale to już naprawdę 15 lat temu, niemalże 14 lat temu właśnie, podobnie jak zaczynałem karierę moją z freelancingiem. A mianowicie, cóż, zdobywamy złoto, zdobywamy inne tam rzadkie przedmioty, a potem możemy z takiej miesięcznej gry odzyskać nawet do kilkuset złotych. Do tego dochodzi także sprzedaż postaci, kont, która niestety nie jest do końca legalna. Natomiast sprzedawanie samych surowców jako surowców nie jest tępione przez właściciela niemalże żadnej znanej mi gry. Tak więc kilka stów miesięcznie ze zwykłych gierek.
I cóż, temat numer 5, temat najpopularniejszy. Tutaj jednak tak, dzięki możliwościom m.in. Allegro, kont Allegro Junior i tak dalej, handel na portalach aukcyjnych, czyli robisz porządek w domu, w garażu, gdziekolwiek, nie wiem, znajdujesz jakiś tańszy przedmiot, sprzedajesz go drożej, a mianowicie właśnie handelek. Handelek to od zawsze podstawa dobrego biznesu i jak to wygląda po kolei. Najprościej oczywiście sprzątając własny garaż, dom, piwnicę, pomagając dziadkom i tak dalej, udajesz się do tychże pomieszczeń. Znajdujesz przedmioty, które mogą być warte 5, 10, 50, a może i nawet 100 zł. Ładne robisz oczywiście zdjęcia, mój drogi widzu, przygotowujesz całą aukcję, sprzedajesz i pieniążki dostajesz wprost na swoje konto bankowe. Oczywiście z jedynym zastrzeżeniem. Wszystko musi być opisane zgodnie ze stanem faktycznym, wszystko musi być opisane tak, jak to wygląda. I następnie czekasz tylko na swoje pieniądze. A w naszym kraju oczywiście konto bankowe można mieć legalnie od 13 roku życia, tak więc nie musisz być osobą pełnoletnią. Oczywiście musisz o wszystkim informować rodziców. I cóż, to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, więcej praktycznych rad życiowych od człowieka, który każdy z tych sposobów sprawdził, każdy z tych sposobów gdzieś tam sprzedał w internecie. Niektórzy za to będą chcieli od Was pieniądze, u mnie macie całą wiedzę całkowicie za darmo, tak więc zostawcie łapkę w górę, dajcie w komentarzu znać, czy znacie te sposoby, czy chcecie inne, czy też wspomnieć na kolejnych odcinkach o innych. No i cóż, łapa w górę, sub, komentarz. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia, na razie, cześć!